Dzień dobry Państwu. W tymże odcinku na naszym kanale, w którym będziemy rozmawiać o książkach pomagających nam walczyć z wszechogarniającym nas masowością, zajmiemy się tym razem fantastyką. Tylko że ta fantastyka ma swoje korzenie, tak naprawdę także w historii i w naturze nas samych, czyli ludzi. Mowa tym razem będzie opowieści angielskiego pisarza fantasy żyjącego w latach 1948-2006 pana Davida Jemela, który bardzo dobrym pisarzem był. Pisał powieści fantastyczne, fantastyczno-historyczne dla szerokiego odbiorcy. Niemniej jednak o masowość książek tych posądzić nie możemy. Echa Wielkiej Pieśni opowiadają nam o pewnym ludzie, który za pomocą specyficznych kryształów posiada śmiertelność. Są też ludzie, którzy dostępu do tych kryształów nie mają i są przez tych, którzy te kryształy mają, no nie najlepiej traktowani, delikatnie mówiąc. Nadszedł kataklizm, resztki ludzi z kryształami przetrwały, no i później zaczęli oczywiście liczbowo być zdominowani przez tych, którzy tych kryształów nie mieli. Przepraszam. Akcja powieści pokazuje nam jedno, jak uprzywilejowana grupa lub grupa, która osiągnęła dobrobyt niepowtarzalny i nieopisywalny, się degraduje. Przypomina mi to dzisiejsze narody cywilizowane i dzisiejszy nasz świat, zachodnia Europa, częściowo Stany Zjednoczone i dalekowschodnia Azja rozwinięta. I resztę narodów, które tego dobrobytu nie mają. Akcja jest bardzo przemyślana, ciekawa. Postacie w tej książce zaprezentowane są charakterystyczne. Warto to przeczytać. Świetna opowieść, pokazująca także naturę ludzką. Niebłaha akcja, bardzo ciekawa. I niesamowite pomysły autora na rozwój akcji oraz na jej zakończenie. Nie brakuje także humoru oraz spojrzenia z dystansem na nas samych, jako ludzi. Pozdrawiam Państwa, miłego wieczoru życzę i zachęcam do przeczytania powieści fantastycznej Echa Wielkiej Pieśni autorstwa Davida Jemela. Wszystkiego dobrego.